zrobić 13 minut przerwy, tak? Tak, znaczy, no, nie wiem. Jak myślę, że w miarę zdyscyplinowana przerwa była. Kurze. Nikt nie umie powiedzieć Gibraltar. Od Gibraltar. Dobrze, to ja będę tak na razie mówił. Możesz mnie ten, bo to chwilę potrwa. Może 7 historii powiedzieć. Jestem dobrze. Witam na drugiej części. Jak dla tych, co nie wiedzą, to są urodziny Boba Dylana. Wczoraj były, licencji były urodziny Boba Dylana. Celebrujemy dzisiaj, ponieważ mamy wolne w piątek, w sobotę, także. I lecimy w miarę chronologicznie te piosenki i w związku z tym ja przed każdą piosenką gadam bardzo dużo i zamierzam przed tą piosenką też bardzo dużo gadać. Więc jak przyszedł rozwód Boba Dylana, to jest to, skończyliśmy na rozwodzie, dla jasności ten, do tego rozwodu doszło. I wtedy Bob Dylan miał taki bardzo smutny rok, gdzie zamienił się trochę, jak Elvisa z Las Vegas zaczął, pojechał na trasę, którą złośliwi nazywali alimentacyjną trasą. I zaczął grać takie bardzo Las Vegas wersje swoich przebojów, ale zrobił dobre pieniądze. I mówi, że był taki przybity właśnie, śpiewał takie smutne piosenki. I nagle, jak twierdzi, na pewnym koncercie w Tucson, dobrze mówię, w Arizonie, ktoś rzucił mu metalowy krzyżyk na scenę. I jak sam mówi, nigdy nie zwykł podnosić rzeczy ze sceny, ale nagle coś odknęło i wziął i włożył ten krzyżyk do kieszeni. I później minął tydzień i czuł się jeszcze gorzej. I siedział sam, chyba właśnie w jakimś hotelu. I nagle wyciągnął, szperał po kieszeniach i nagle wyciągnął ten krzyżyk. I jak twierdzi, tego dnia miał doświadczenie, w którym czuł siłę i jakby czuł obecność Pana Boga Jezusa, jako Boga wszystkich bogów i Pana wszystkich panów. I tego dnia postanowił się nawrócić i przejść na... Uwaga, jak już powiedziałem, on się urodził jako Żyd. Przeszedł na chrześcijaństwo w takiej notabene bardzo ekstremalnej wersji. Zaczął chodzić na nauki do takiej winnicy, gdzie już palicho, że przejął Chrystusa jako Pana panów. Nie, chrześcijaństwo. Powiedziałem chrześcijaństwo czy katolicy? Powiedziałem. Protestanckie, no oczywiście, że w Ameryce, no come on. Come on, my w Ameryce protestujemy cały czas. Także... Nie, już ci Don wytłumaczy, na czym polegała ekstremalność tego. Ekstremalność tego polegała na tym, że nie tylko uważał, że Jezus jest Panem Panów, ale przede wszystkim głosił rychły koniec apokalipsy w najbliższych latach. Dosłownie. Jest taka, zresztą w latach 70 była taka w Ameryce popularna książka, której tłumaczono, że God to ten, Ameryka wzięto tą apokalipsę i tam tak zrobiono z tego, że Iran to coś tam, antychryst to ktoś inny i że w ogóle koniec świata jest za chwilę. Bardzo, do dzisiaj bardzo popularna teza. Obama miał być antychrystem i tak dalej, bo jest do dzisiaj jest to bardzo popularna teza w Ameryce. I są ludzie, którzy mówią, że niektórzy głosują na republikanów, bo chcą właśnie końca świata, jakby, że, bo myślą, że oni rzucą bombę atomową. W każdym razie. Ale to złośliwi mówią. I teraz tak, więc Bob Dylan przyjął Chrystusa, więc mówię, z jednej strony przyjął Chrystusa, z drugiej strony zaczął wieszczyć rychłą apokalipsę. I co zrobił? Przestał, nagrał płytę właśnie, która jest pełna właśnie piosenek, gdzie kocha Boga i też gdzie wieszczy koniec świata. Ale przestał grać w ogóle wszystkie stare kawałki. Na nowych koncertach grał tylko i wyłącznie nowe piosenki, wszystkie o tym samym. I ludzie znowu byli wściekli, ludzie wygwizdywali. W pewnym sensie gwizdy w tamtym czasie są dużo większe niż to, co było w 66, jak przeszedł na elektryczność. I on po raz pierwszy też w karierze wygłaszał bardzo długie tyrady i tłumaczył publiczności i tak dalej. Ktoś tam krzyczał rock and roll. On mówi... Możecie rock'n'rollować aż do rynsztoku. Tak, że się kłócił z publicznością i taki ten. My z tego okresu zagramy piosenkę, która łączy oba elementy. Nie. Znaczy łączy z jednej strony jego
poszukiwania właściwej kobiety. No to będę od tego czasu Bob Dylan zaczyna spotyka się głównie z kobietami o czarnym kolorze skóry. I właśnie takie były te dziewczyny, które właśnie w tej winnicy były. Tym bardziej był to ruch protestancki. I więc ta piosenka łączy z jednej strony to, że Bob Dylan właśnie szuka miłości, z drugiej strony, że będzie koniec świata niedługo. I piosenka się nazywa Pan Młody Wciąż Czeka na Kobiercu. I zagramy to w jakiejś dziwnej, funkowej wersji, ale nie wiem, co to będzie.